Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że będę pracował z reprezentacją Niemiec nadchodzące lato. Na pewno ogromne wyróżnienie, na pewno ogromne wyzwanie i na pewno coś, co założyłem sobie, że chciałbym robić też w przyszłości. W ogóle ta cała sytuacja, która zadziała się z wyborem trenera, była bardzo szybka, ponieważ wiadomo, że z reprezentacji Francji zrezygnował trener Rezende i Gianni zrezygnował z reprezentacji Niemiec i poszedł do Francji i tutaj jakby pojawiła się nowa szansa. Federacja Niemiecka sama się zgłosiła, sama się skontaktowała. Odbyliśmy jedną taką dłuższą rozmowę z dyrektorem sportowym federacji. Myślę, że znaleźliśmy wspólny język, bo później sprawy potoczyły się bardzo szybko i od wczoraj jestem trenerem reprezentacji Niemiec. Reprezentacja Niemiec od dobrych, myślę, 10 lat zawsze gdzieś tam stara się bić o medale i w ostatnich latach też, chociażby w 2014, kiedy też z nimi grałem w półfinale, zdobyli brązowy medal, później w 2017 srebrny medal. I to znaczy, że gdzieś jest grupa chłopaków, która potrafi grać w siatkówkę i na pewno jest to dla mnie duże wyzwanie i na pewno będziemy chcieli też zaprezentować się jak najlepiej. Jestem też bardzo ciekawy zawodników, ponieważ no tak jak Rubena, Lukasa i Morica znam osobiście, tak jest też część zawodników, przeciwko którym grałem i oczywiście też gdzieś jakiś mniejszy, większy kontakt był. Natomiast bardzo jestem ciekawy przede wszystkim poznania wszystkich i też jakby charakteru, bo dla mnie też relacje międzyludzkie są bardzo ważne i mam nadzieję, że uda nam się stworzyć przede wszystkim świetną grupę. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Wszyscy wiedzą, że potrzebujemy 3 punktów i zwycięstwa. Bardzo wierzymy, że uda nam się któryś z tych spotkań wygrać, mimo tego, że gramy z czołowymi zespołami. Dzisiaj w pewnym sensie poznamy też odpowiedź na pytanie, kto mógłby zagrać też z nami w sobotę. Dzisiaj Jastrzębie gra ciężki mecz, na pewno będziemy wszyscy go oglądać. Wszyscy bojowo jesteśmy nastawieni. Na pewno przygotujemy się bardzo dobrze. Zobaczymy też, w jakim zestawieniu będzie grał zespół Jastrzębskiego Węgla. Aczkolwiek nie spodziewam się, żeby chciał w jakikolwiek sposób trener oszczędzać zawodników i wyjdą na pewno najsilniejszym składem, a my musimy być na ten najsilniejszy skład gotowy i na pewno bardzo też liczymy, że u siebie przy naszym dopingu uda nam się zagrać dobrą siatkówkę i damy sobie dużo radości kibicom. Emocje!